Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie, kolejny odcinek na kanale i dzisiaj reagujemy na satysfakcjonujące filmy, które bardzo lubicie. No dlatego to jest kolejny odcinek w sumie pod rząd z tych filmików, ale znowu się możemy uspokoić, wychillować. Od następnego weekendu filmiki będą praktycznie codziennie, ale praktycznie. Jazda, jazdunia. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej, musicie zasubskrybować teraz tam na dole, zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie na tym kanale. Oglądajcie do końca. Satysfakcjonujmy się, co ja mówię. Tak jest, lecimy. Jezu, ale to jest... Czy to jest głowa lalki? Jezus, to jest creepy. A i dzisiaj w ogóle jest challenge, nie możemy poczuć się dobrze. To znaczy ja pewnie i tak przegram ten challenge, ale jest w mojej głowie ten challenge, więc będę się starał. W ogóle ta lalka była mega creepy. Wygląda jak taki śnieg z bitą śmietaną. O, ryż! Z ryżem się tak da zrobić? Co ty gadasz? Ja wiem, że tak się z lodem da zrobić, z jakąś butelką wody, która jest do jak pewnej temperatury właśnie zamrożona i gdzieś się to tam wylewało. Nie pamiętam, ale coś takiego właśnie powstawało. A niszczenie betonu przez koparę. Już bardziej końcówki. Ale przynajmniej no widać, że nie Polska, bo drogi będą za piękne. Co my tu mamy? Lanie na Kielnie. Co tu się stanęło się? A co to jest? Jakaś miska powstała z czegoś. Jakieś jedzenie. O, jakieś te... Kurde, ale ma wprawę kobita, co? Ma wprawę, patrzcie jak ona to robi. A nie, zapomina się czasami, nie nadąża. Bo to już leci tak szybko, że nie nadąża. Ej, no fajnie by było, jakby to tak leciało na ciach, 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 nie? A tutaj mamy... Co to jest? Patrz, jak on jest zadowolony, że on to robi. Co to jest? Jo, jak to fajnie wygląda! I już przegrałem challenge praktycznie, nie? Jak, czemu to było takie twarde? To jest jakiś piasek? Może to jest jakiś beton taki? Co, beton? Nie wiem, nie wiem, że to jest. A to co to jest? A drony takie zamknięte. Wyglądałem jak statki ze Star Warsów. Co za sztos? Pato odleciało od niej. Czy to jest na... Czy zrobi sobie jajko na jakimś rozgrzanym tym? Tam kiedyś były w hype na takie coś. Coś tam rozgrzany nóż do 1000 stopni. Tu mamy jakąś gwiazdę i robimy sobie jajko na tym. No fajnie też. Jajko sadzone. Co się stało? A on folię chyba nałożył. Jak on to zrobił tak szybko? Co jest grane i on to tak idealnie fajnie zrobił. Co to jest za substancja? Gęsta i dziwna. Co to jest? A to jest jakieś co, jakieś Coca-Colowe coś? Nie wiem, to jest wszystko właśnie gdzieś tam w Japonii, w Chinach tworzone, więc zawsze duża część rzeczy, albo na przykład przede wszystkim jedzenia, nie wiem po prostu o co tam chodzi. Czy to jest jakiś kubek? Albo doniczka, nie, to jest doniczka. I to zrobi jakiegoś, to jest jakiś motylek chyba. No nie miałem akurat rękę do czegoś takiego. Złotko. Jakieś płyty złote. No to jakaś fabryka, nie? W sumie... To w takiej fabryce na jeden dzień chciałbym iść pracować. Zobaczyć jak to wszystkie te maszyny działają, bo to jest akurat mega satysfakcjonujące. Gorzej jakby ci taka maszyna wciągnęła, no to już... Satysfakcja nie byłaby fajna. Kurde... Aha, on pozłaca tą doniczkę, co to jest znowu? To wygląda jak doniczka kolejna. Ale to jest tak się świeciło, nie? Pozłaca... Co? Co to jest? Znowu Chiny. Co oni tam robią? U nich tam za niedługo będą się teleportować do Polski, nie? Zaraz teleportację wymyślą. Co to jest? Oła, czekaj, czy to jest oko pra... Nie, nie. Nie lubię na takie rzeczy patrzeć. To jest okropne. I to jest wyrywanie rzęs. Co im to nie boli? To było jakieś, nie wiem, no nie znam się, chyba że to były jakieś sztuczne rzęsy wyrywane. Fuj, śmioko boli. Co to jest? Czym on to nakłada w ogóle? Co to jest za narzędzie? Taka micha. Lody? Co ty z tymi lodami robisz? Czemu ty jakąś taśmę przyklejasz? Co? Co? Nie wiem, jakieś złotko do jedzenia dla kruszwila. Miałem wiedzieć, kolejna maszyna właśnie, w takiej pracy pracować. Co on obiera? Co to w ogóle jest za owoc? Czy to w ogóle jest owoc? Jest, z czego to się wylewa?
Ale syf. Ciacho! Ciacho na święta, moi drodzy, pierniczki. Jezu, to ciasto jest takie, kurde, jak jakieś bagnoty. No się tak rusza. Dobra, on jakieś kluchy robi. Czemu on ma taką wprawę? Jakim tempiem to robił? Miodzik? I co, i on zamrozi to? Żelki! To są buciki! Co za piękność! Jak to fajniutko wygląda, no już... To są jeezy! Ha, jeszcze lepiej! Ale to było ładniusie, ale takie schrupał ze smakiem. Jak to się błyszczy! Palustro normalnie, aha, jeszcze to pokolorowali. Fajnie to wyglądało. Co się tu dzieje? Czym ta pani tam przerzuca te, nie wiem, te nitki, czy co to jest? A to są nitki! Ona coś szyła, Jezus, jakoś nie strzaiłem bazy. Żelazko do nakładania tapet, znaczy żelazko, można tak powiedzieć, nie, bo tam jakaś taka para leci. Ale do albo do odklejania tapet. To jest do odklejania tapet, a to jeszcze dziwniej. To co to jest? To jest jakiś kryształ? O, to epicko wygląda. Ciekawe, czy to jest jakiś kryształ, czy po prostu to jest... Jakoś własne, nie, no jakiś kryształ. Aha, to jest te... No... To jest te jajko. Nie pamiętam, jak to się robiło, to jajko. Żeby było bez skorupki. Nie pamiętam. Widziałem to w jakimś lifehacku i tak dalej, ale nie pamiętam. Ale wiem, że takie coś jest. Czemu on tego koguta spala? Będzie lepiej wyglądać? Tak. Czarny kogut będzie, ale jak się go dotknie, to przecież jesteś cały czarny. No nie wiem, czy to będzie lepiej wyglądać, szczerze. Chyba gorzej. Jakby tak w niektórych momentach tak przyciniował jakby. Czy to jest tak nagrzany metal, że oni sobie formują go? Co? To jest jakaś ozdoba będzie. Co za sztynks. O, rysowanie na piasku. Znaczy, tu jest tym razem piaskiem, a nie na piasku. Ale też jest coś takiego właśnie... Mam talent, było dziwo. Rysowanie na piasku. Ale to jest piękne. Jest to taki pomysł w ogóle, żeby takie coś zrobić. Świetna sprawa. Co? Czy to jest maszyna do krojenia skał jakiś, czy co? Kolejne jakieś... Nie, to jest kokos chyba, nie? Czy nie? Nie, to jest kokos. No, to jest kokos. Mam nadzieję, że nie robię z siebie głupka teraz. No, nie, kokos jak nic, kokos! To jakieś opakowania do McDonalda. Na wynos. Nie wiem, tak pokazują to, że nie wiadomo, ale to po prostu ma satysfakcjonować, nie, jak to wygląda. Nie mamy wiedzieć, co to jest. A to jest jakieś nakładanie betonu, znowu jakimś urządzeniem. Urządzeniem, to jest jakiś pojazd. Bo jak on jest szczęśliwy, popatrzcie na ich twarze. To są szczęśliwi ludzie. Ludzie, Polacy jak pracują, to nie są wcale szczęśliwi, nie? Ojej, rozwaliło mu się to. Ty, to wygląda jak takie głośniki, dlaczego mi coś... Czemu mi to takie głośniczki przypominało, co jest? Żarówki? Aha, testują żarówki, czy działają. Ale ciekawe. Czyli tak gdzieś sprawdzałem działanie żarówek, nie? To co to jest znowu? Jakaś czerwona maś. Dziwne. Aha, i to jakieś paczki obwijają jeszcze, folię w sensie. Idę obi do sklepów. Są też jakieś... Gościu fajkę ma w ryjku i se pracuje. Jak to fajnie wygląda. Ja w ogóle już ten challenge przegrałem na samym początku, więc już ten challenge to jest ciężki do zrobienia. Jo, jakby taka... jak czarna dziura taka. Są takie wiry w ogóle, nie? Normalnie w wodzie gdzieś. Gdzieś takie powstają. Czy to znowu będzie posłacone? Nie, to będzie jakiś... Czy to jest jakaś wisienka? Ale to ładnie wyglądało, no. I to jest do zjedzenia. Więc super. Nie wiem, co on tu robi. O, to jest lawa. Prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. No wygląda jak lawa. Tylko gdzie to spływa w ogóle? Do jakiegoś też pojemnika. Jest i włożyć tam rękę i już nie wyjąć, bo nie będziesz miał. To jest ten... Jezu, nie pamiętam, jak się ten film nazywał. Co miał te takie trzy zęby na rękach. No, to jest taka jakaś rafa koralowa. Jest ciężko to się mówi. To jest jakoś nić pomalowana i on to teraz... Ale mniamcia. Ale to fajnie wygląda. Nie ma tak nitkami kolorowymi, znaczy pomalowanymi sobie robić. Wygląda jak usta. Malowanie dzbanów. Kto brzmi malowanie dzbanów? Ale ładne są te dzbany. Co oni z tymi jajkami robią?
Jezu, co to jest za narzędzie? Przyssawka do jajek. Nie. Co za kozak, pa on to wszystko. Wszystko da radę wziąć, tak? Nie, jedno Nie, już mnie zdenerwowało to. Jeden został, nasionko zostało i ja. Nie wiedziałem, co się stało, ale... Tak, jakby się sam metal chyba wyginął. Czy to jest lód? Tak, to jest lód. Czy to jest siedzonko motorowe? Tak wygląda, nie wiem. Ja pierdziele, jeden wielki metal. Jak to wygląda? Pierwszy raz takie coś na oczy widzę. Taki wielki magnes jest. Przecież to samochód... Jak to wyglądało? Panie, trzymaj mnie, bo z satysfakcji umrę. Spadło mu parę, ale jednak jest klasa. Pakowanie paczek, w sensie bardziej naklejanie znaków adresu chyba. Albo nie, no znaki adresów by tak nie przyklejał chyba z bomby do byle jakiej. Co to jest? Jezus, jakbym to chciał w realu zobaczyć. Co się dzieje? No pies się ślizga, pomóżcie mu. Aha, tworzenie tutaj. No fajne, nie? Znaczy to wygląda jakoś tak pięknie, no może potem będzie wyglądać, a na razie mi się to jakoś nie podoba. Więc dlatego mnie to nie satysfakcjonuje. Co się tu dzieje? Co to jest ta czerwona kulka? Bo jakiś wir robi. Już nawet mówiłem wam o takich wirach, nie? Jakież to jest pudełko? I to jest pokazane, że jajko się nie zniszczy, czy... Chyba tak, no chyba pokazywali, że jajko się nie wiem. Napełnianie balonika. Czy to jest specjalne narzędzie do napełniania takiego balona? To jest jakiś żart. I on wybuchnie, nie! Wybuchnie. Nie pokazali jak wybuchnie, no już mogli pokazać. Aha. Czyli takie arcydzieło trochę, ta? Nigdy takiej sztuki nie rozumiałem. Ale no jak jest, no fajnie to wygląda. To są jakieś bumerangi podwójne. Co to jest? Ale to schizowe jest. Jak to ryjebanie. Aha, to są meble przyklejane na klej. Pewnie tam to zaraz wszystko i nic nie spadnie, nie? Ale strach jest na takim kleju, kurde, już. Lepiej sobie to jakieś przymocować, nie? Ale ładnie. Znowu kolejny owoc, którego nie ogarniam totalnie. I co to jest w ogóle? Co to było? Czemu to jest diamentowe jakieś do włosów coś? Co się dzieje w tych Chinach czy tam Japonii? O co tu chodzi znowu? No, takie rzeczy są satysfakcjonujące. Fajnie to wygląda, jak się leje jakiś taka mazia. Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się oczywiście filmik spodobał. No, kolejny odcinek satysfakcji znowu, ale no cóż. I jak wiecie, jest zima, a ostatnio było ich pełno w taki właśnie w zimowy czas. Także będzie ich znowu pełno, ale za niedługo właśnie w grudniu postaram się wysłać praktycznie codziennie filmy. Dlatego lecimy z tym koksem. Subskrybujcie kanał, łapeczki do góry. Widzimy się już w następnym odcinku za 2-3 dni. Teraz, a potem będą praktycznie codziennie. No, także trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i eluwa. Yeah.